Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj będę dla Was gotowała zupkę. Będzie to pyszna zupka, ale na kościach. Na mięsie już mam i dzisiaj Wam pokażę, że również z kości można zrobić pyszną zupkę. Do tego kołeczek kiełbaski, boczku, śmietany, ziemniaczków, warzyw. Naprawdę zupa będzie rewelacja. Miałam kość i się zastanawiałam, jaką zupę mam zrobić. I ponieważ jesteśmy teraz na przednówku, możliwe, że komuś zostały jeszcze ogórki kiszone. Tak mi. Pomyślałam sobie, że zrobię zupę ogórkową. Ponieważ na kanale już mam na mięsie, teraz Wam pokażę, że na kości również zrobi się pyszną zupkę. I dlatego zapraszam Was bardzo serdecznie. Teraz pokażę Wam, jak ja robiłam tą zupę ogórkową na kości. Oczywiście ona jest z karkówki. Z karkówki zrobiłam bitki, a tą kość obkroiłam i dałam do zupy. I teraz już przejdę, pokażę Wam, jak ja robiłam tą zupę i jak można prosić o łapki, o suby. Będę się bardzo cieszyła. Zapraszam Was. Tu będzie około 300-400 gram takiej kości. I teraz wkładam do zimnej wody. Mam 3 litry wody. Proszę zobaczyć, tą kość przyprawiłam już i ona mi stała jeden dzień. Oczywiście pieprzem, papryką, troszeczkę soli dałam, troszeczkę czosnku. I teraz wkładam ją do zimnej wody. Jeżeli będzie troszkę ciepła, to nie zaszkodzi. Tutaj mam ogórki. Proszę zobaczyć, też mi zostały, bo już są odkręcone. I pomyślałam sobie, żeby wykorzystać tą wodę, te ogórki, które mi zostały ze świąt, zrobię dzisiaj właśnie zupę ogórkową. I zabieram się za ubieranie warzyw. Wkładamy włoszczyznę, to znaczy cebulę, marchewkę, porę, seler, pietruszkę. To koniecznie w kawałkach. Tutaj mam kawałki nawet pietruszki z korzenia. Też włożę. Tutaj mamy lubczyk, to jest ta magii. Też jest bardzo ważny, już jest w ogrodzie. Tu kroję na pół cebulę, ponieważ ją wyciągam. Marchewki w kawałku, a na koniec Wam powiem, że tarkuję jeszcze jedną, dwie marchewki, żeby był ten kolor taki bardziej różowy, marchewkowy. Wtedy jest naprawdę bardzo fajnie. Rzucam to i daję jeszcze ziele angielskie z 5. Parę pieprzy czarnych, czy jak mamy. Możemy włożyć. I to na razie starczy. I to czekam teraz, aż mi się ta zupa zagotuje. Znaczy zagotowało się już. I muszę szybciutko zmniejszyć. Mam skalę na 9, zmniejszam na 3. Ja teraz przechodzę do obierania sobie ziemniaków. Mam kilogram, ale one są już teraz na wiosnę nie takie ładne, a więc troszeczkę odejdzie. Zostanie mi na pewno gdzieś 600 gram. Wrzucam. Minęło 45 minut, mięso się już podgotowało. Teraz wrzucam już te ziemniaki i rzeczywiście mam 600 gram, ponieważ dużo odeszło tej łupinki. I to jeszcze musi nam się pogotować około pół godziny. To, co możemy już teraz zrobić, to przyprawić. Tak, dajemy z pół łyżki soli, pieprzu czarnego, z łyżeczkę. Ta zupa musi smakować. Chyba, że mamy dzieci malutkie, no to możemy dać najpierw pół i zobaczyć, żeby nie było za ostre. I na razie nic więcej. I przykrywam teraz. Doprowadzam do stanu wrzenia znowu, do zagotowania się i zmniejszę zaraz. W międzyczasie smażę sobie troszeczkę boczku i kiełbasy i to tutaj dam do środka. Tak one wyglądają. Dałam 4. Jeżeli by Wam były za mało kwaśne, to proszę dolać tej wody na koniec sam. Dopiero na koniec, jak ziemniaki będą ugotowane. Na grubym sitku. I teraz proszę zobaczyć, jak rzuciłam ziemniaki, tarkuję sobie takie dwie duże marchewki na takim bardzo cieniutkim sitku. I zaraz tutaj też wrzucę. I tak to już wygląda. Myślę, że widać.
To jest jedyna zupa, gdzie ja dwie marchewki daję do środka, a dwie tak drobniutko siatkuję, bo ja chcę osiągnąć ten fajny kolor. Tutaj, jak nam się widzicie, coś takie wam się jeszcze będzie ciągnęło, to proszę to wyciągnąć i wyrzucić. I już cebulę wyciągam teraz, bo już się dość rozgotowała, a więc swój aromat dała. Czosnek jest w środku z mięsem, a więc możecie dać ząbek czosnku. I teraz mogę spróbować już tą zupę. Pieprzna już fajnie, ale to co trzeba to jest soli. Jeszcze około pół łyżki soli. I teraz przykrywamy. To nam się teraz gotuje, a ja w międzyczasie usmażę boczek i kiełbasę. I tutaj teraz mam tak długie piętko kiełbasy podwawelskiej. Tutaj mam jeszcze jedną cebulę, też ją usmażę i tam włożę. Tutaj mam troszeczkę boczku i takiej szwarcwaldzkiej szynki. Ona mi została od świąt, ona jest wędzona, surowa, a więc daję. Tu mam boczek i wędzony, i surowy, parzony. I to tutaj wrzucam. I to wrzucam teraz tutaj sam boczek najpierw. Żeby ten boczek nam się najpierw ładnie wytopił. Będzie ten tłuszcz. Smażę to razem. Stąd to ładnie obsmażę. I tam później tą cebulę i wrzucę do tej zupy. Teraz jak już nam się tak ładnie zrobiło, możemy położyć te cebulki, żeby one nam jeszcze tutaj fajnie się jakby przysmażyły. Wtedy będzie jeszcze lepszy smak. I daję taką dużą łyżkę mąki. To jest bardzo ważne. Żeby nie było grubek, wszystko będzie dobrze. Mieszam. Zaraz to wlewam jeszcze raz do tej zupki. I teraz taką zupą to można się najeść, wam powiem. Na koniec daję jeszcze łyżkę masełka. Można dać troszeczkę śmietany. Ja też daję śmietanę, a więc proszę się nie obawiać. Zupka będzie bardzo, bardzo smaczna. A więc teraz to wlewam już do zupy. Daję jeszcze ząbek czosnku. Moja sól jest łagodna, dlatego ja wam mówię, jeszcze troszkę soli, bo to jest ta himalajska, a więc ona jest łagodniejsza. A ja wiem, że nasza z Wieliczki, ona jest dosyć słona, więc dlaczego wam mówię, uważajcie. Próbuję jeszcze raz. Teraz już jest smaczna pomału. Proszę zobaczyć, jak ta zupa już pięknie wygląda. Kolor ma ładny, nie jakaś taka wodnista. Będzie smaczna. Oczywiście to, co mi tutaj przeszkadza w zupie, możemy wyciągnąć. To jeżeli chcemy zostawić, jak najbardziej możemy zostawić to, co chcemy. Ale ja cebuli nie przepadam, a więc nikt nie przepada, więc wyciągam. Teraz wyciągam ziemniaki. Super. Teraz próbuję zupę. Powiedziałabym, że prawie, ale troszeczkę jeszcze soli. I teraz wrzucam już te ogórki. Gdyby nam zupa była rzadka, to możemy teraz wziąć jeszcze sobie śmietany ze 100 ml, łyżeczkę mąki i to rozrobić na przykład z sokiem takim tym z ogórków. Pokażę. Łyżeczka mąki, około 100 ml śmietany. Wlewam. Mieszam to wszystko razem. Więc wlewam to już tutaj do środka. Oczywiście, jeżeli ktoś nie lubi kopru, no to musi
pietruszkę może dać albo co innego i nie musi dawać oczywiście. Zagotowało się, zmniejszam oczywiście znowu na 3. I teraz zobaczcie, jeżeli ktoś lubi magii, możemy dać parę kropli. Da już inny smak, ale dla smakoszy magii. Proszę zobaczyć, jak pięknie wygląda zupka. I na koniec oczywiście dajemy troszeczkę z pół łyżki masła. Nie wyczuje nikt, a będzie naprawdę smacznie. To jest taka sycąca zupa, zimowa można powiedzieć. Mamy kwiecień, ale jest zimno, u nas przynajmniej, a więc można się najeść taką zupką i będzie smaczna i syta. Wyłącza się już, a więc powinna być zupka już gotowa. I próbuję tą zupkę jeszcze raz. Super, naprawdę pyszna zupka. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Jak można prosić o łapki, o suby. Będę się bardzo cieszyła, za co bardzo dziękuję. I teraz to mięsko ugotowane kroję i wrzucam do zupy. Ostatnio ktoś zapytał, co zrobiłeś z mięsem, a więc proszę zobaczyć. Tu jest to mięso, tu jest ta kość ugotowana, jest tu, jest ta kość. Kroję i wrzucam do tej zupy. A więc można powiedzieć, że na bogato. Tak wygląda. Kolorowa, jarzynowa, z dodatkami, a więc czego chcieć więcej. Zapraszam bardzo serdecznie i do widzenia.